Czy masz świadomość? Chcielibyśmy zachęcić do wymiany kosiarek na kosy, pokazać potencjał tego narzędzia i to, że może stanowić nie tylko narzędzie pracy, ale także wspaniały sposób spędzania czasu na świeżym powietrzu, jeśli tylko zechcecie spróbować. Nie chcemy promować kultury trawników i tui, a konkretniej kultury wypielęgnowanych trawników, nazywanej w różnych krajach trawnikiem angielskim, kanadyjskim lub amerykańskim. To jest koszenia trawiastych powierzchni raz, a czasem dwa razy w tygodniu, nawet jeśli całe cięcie można wykonać kosą. Weronika Sołkowska i Jakub Gołąb. Wykaszarek nie używa się dlatego, że są lepsze od kosy ręcznej. Używa się ich, bo jest to uwarunkowane naszym podejściem do technologii. Na dobrą sprawę nie chodzi tu o wydajność czy efektywność, tylko o religię. Religię komplikacji, mit postępu przejawiający się w formie narzędzia, plastik będący czymś lepszym od drewna, elementy ruchome będące czymś lepszym niż elementy stałe, rzeczy hałaśliwe będące czymś lepszym niż te ciche, rzeczy skomplikowane będące czymś lepszym niż rzeczy proste, a nowe czymś lepszym niż stare. Wszyscy w to wierzymy, czy nam się to podoba, czy nie. Po prostu tak zostaliśmy wychowani. Paul Kingsorf, wyznania otrzeźwiałego ekologa. Zawsze jakaś strefa mojej działalności była w danej epoce mego życia w cieniu uśmiechu kretyna. I dlatego tak bardzo rozumiem doniosłość tego zjawiska, które rozszerzone do tych rozmiarów, co u nas nabiera cech grozy społecznej. Prowadzi do bezpłodnej malkontencji, zlekceważenia każdych oryginalnych poczynań, na tle tego, że każdy Polak, auch on, drugim Polakiem troszeczkę pogardzuje. Do uznania tylko tego, co przyjdzie już z zagraniczną marką. Do wyśmiewania się z bezinteresownej walki o ideę, do zakatrupienia w zarodku każdej samodzielnej myśli. Do ogólnego spsienia i zgównienia wszystkiego. Kretyn pokryje swym uśmiechem wszystko. Ale często jest ten sposób reakcji na wszystko, to jest uśmiech kretyna, nieprogramowanym draństwem, tylko po prostu nieuświadomionym kompleksem niższości. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Niemyte dusze, rozdział Uśmiech kretyna. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem, właściwie gościami, gościniami, nie wiem jak to odmieniać, ale będę dzisiaj rozmawiał z Weroniką Sołkowską i Jakubem Gołąbem, którzy od lat zajmują się propagowaniem, edukowaniem Polek i Polaków w obszarze koszenia ręczną kosą. Z Jakubem i z Weroniką się znam, więc będziemy dzisiaj mówić do siebie po imieniu. Cześć Jakubie, cześć Weroniko. Cześć. Cześć Rafale. Słuchajcie, czy trawnik można kosić kosą? Czy istnieje ekologiczny trawnik? No to w zasadzie dwa pytania, więc zacznijmy od pierwszego. Czy trawnik można kosić kosą? No oczywiście, że można. Tak jakby odwołując się troszeczkę do tego drugiego cytatu, który przytoczyłeś na początku, że żyjemy w takiej kulcie technologii i przez to też trochę wydaje nam się, że angielski trawnik, ten taki króciutko przystrzyżona, wypielęgnowana zielona powierzchnia, że to jest wynalazek, który pojawił się wraz z kosiarkami. Nic bardziej błędnego, to jest wynalazek wielokrotnie starszy i czym wcześniej koszono takie trawniki? No oczywiście, że kosami. To było jedyne narzędzie, które się do tego nadawało, więc krótka odpowiedź na pytanie, czy trawnik można kosić kosą.
Brzmi tak, każdy trawnik można kosić kosą i historycznie się to robiło, nawet te takie super wypielęgnowane angielskie trawniki. To tak Okej. jakby pierwsza część tego pytania, a druga, czy istnieje coś takiego jak ekologiczny trawnik? No to taki trochę oksymoron. To zależy jeszcze, co rozumiemy przez trawnik, bo to jest takie no, bardzo szerokie pojęcie. Czy to jest po prostu obszar, na którym rośnie coś, co z grubsza jest trawą, czy taka właśnie super wypielęgnowana, krótko przycięta, zielona murawa, równa jak stół, na której nie ma prawa znaleźć się nic więcej. No bo oczywiście, jeśli mówimy o tym drugim przypadku, no to to jest oksymoron. Taka równo wypielęgnowana, równa jak stół, zielona, krótko przycięta powierzchnia, no przymiotnikiem ekologiczny nie będzie miała nic wspólnego, bo nie dość, że to jest niesłychanie ubogie siedlisko, bo tak naprawdę przeżyje tam kilka, maksymalnie kilka gatunków wyłącznie traw, które są jedynymi roślinami, które no, wytrzymają tak intensywne koszenie. W związku z czym będą tam tylko trawy, nie znajdą się żadne inne rośliny. A w związku z czym będzie to mega ubogie siedlisko. No, żadnych zapylaczy, żadnych owadów związanych z kwiatami. Dodatkowo jeszcze często w ogóle żadnych owadów, ponieważ żeby utrzymać taki trawnik, nazwijmy to w cudzysłowie, w dobrej kondycji, czyli uchronić przed rozwojem jakichkolwiek kwastów, mchu, różnych takich rzeczy, no to leje się go najróżniejszymi herbicydami. Przez to, że on jest no, tak często koszony, to permanentnie uszkodzone liście, to gigantyczne parowanie, w związku z czym, żeby on nie wysechł, to zużywa ogromne ilości wody, wielokrotnie większe niż mogłoby zużywać cokolwiek, co innego, co rośnie w tym miejscu. No i tak dalej, i tak dalej. Będziemy też przeganiać stamtąd inne zwierzaczki, bo to nie tylko brak owadów, ale też no, kret nie ma się tam prawa pojawić, ryjówka nie ma tam prawa się pojawić, no bo to zaburzy tą idealną równość stołową tej zielonej powierzchni, prawda? Natomiast jeśli przez trawnik zrozumiemy coś takiego, co jest koszone 2-3 razy w sezonie, może 4, pozwalając temu odrosnąć do takiej wysokości, powiedzmy 10-15 centymetrów za każdym razem, to jak najbardziej tak, no to wtedy jest takie bardzo zróżnicowane siedlisko. Pozwalamy tam wyrosnąć wielu roślinom kwiatowym i również im zakwitnąć. To jest wtedy bardzo bogate siedlisko dla owadów, dla zapylaczy, dla wszelkiej maści drobniejszych zwierząt, które będą się tymi owadami żywić, i w sumie dla całego ekosystemu, który taki powiedzmy sobie trawnik podtrzymuje. Nie? Właściwie no pod takim pojęciem mówiąc trawnik, to właściwie będzie taka no, miniaturowa łąka, którą no, kosimy kilka razy w roku, utrzymując ją. Tylko tak naprawdę to koszenie będzie miało taką funkcję, żeby nie tworzyły się kępy i nie wyrastało tam nic więcej ponad rośliny zielne, czyli nie zasiały się krzaki drzewa, nie zbryliła się darni, nie robiły różne takie rzeczy. Myślę, tyle chyba, nie? Jasne, a powiedz Jakub, co byś odpowiedział ludziom, którzy mówią o tym, że no trzeba to ciąć bardzo często, ponieważ tam się czają kleszcze i one mogą być zagrożeniem dla ludzi? No wszystko może być zagrożeniem dla ludzi. To generalnie jest też takie bardzo współczesne podejście. Myśmy, czy może nie wszyscy, ale generalnie mówiąc, ludzkość oddaliła się strasznie w ostatnim stuleciu od natury. Tak jakby wydaje nam się, że stanowimy jakąś osobną, że tak powiem, kategorię, zamiast pamiętać o tym, że jesteśmy jej częścią. No, rozumując w ten sposób,
że tam się mogą czaić kleszcze, którą mogą być zagrożeniem, to nie powinniśmy wsiadać do samochodu, bo to też jest poważne zagrożenie. Statystyki wypadków samochodowych są takie, a nie inne. Nie powinniśmy wychodzić na ulicę, bo może nas zaatakować jakiś szaleniec z nożem albo spaść nam cegłówka na głowę. No to tak jakby. Tego typu rozumowanie no, prowadzi do pewnej paranoi, prawda? Jasne. Dobrze. Myślę, że to jest dobra odpowiedź. Pytam też w kontekście tutaj dla Państwa, wszystkich naszych słuchaczy, w kontekście też moich batalii z Magdą, z moją żoną, którą toczymy ze spółdzielnią, ale też z firmą, która kosi i robi porządki wokół bloku, w którym mieszkam, w Łodzi na Bałutach. Pewnie to jeszcze będzie wychodziła dzisiaj nie raz podczas tej rozmowy, ale tutaj chciałbym też Państwa poinformować o tym, że moi goście pod czeską granicą prowadzą szkolenia właśnie z koszenia kosą ręczną i zapisując się na to szkolenie. Podczas właśnie tego też szkolenia, ale też wcześniej trochę się interesując tym tematem, nagle odkryłem, że są dwie rodzaje kos, że jest kosa tak zwana karpacka spotykana na polskiej wsi. Pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jak chodziłem z ciocią, która kosiła kończynę właśnie taką kosą karpacką, i zawsze myślałem, że to tylko taka kosa funkcjonuje i jest na świecie. A tu się okazuje, że od naszych gości usłyszałem, że też się dowiedziałem, że jest też kosa alpejska. Czym one różnią się od siebie? Przede wszystkim budową i zastosowaniem. Tak jak mówisz, karpacka kosa jest najczęściej spotykana w Polsce i obecnie w markecie, czy na targach, czy w ogóle w wielu miejscach jest jedynym kosiskiem, które można w ogóle kupić. Ale tak naprawdę we wcześniejszych czasach w Polsce bywały też różne kosiska, których tak naprawdę konkretnie nawet byśmy nie nazwali. Po prostu ewoluowały sobie zupełnie niezależnie od siebie w różnych miejscach. Na przykład w różnych skansenach na terenie Polski możemy zobaczyć w ogóle jakieś zupełnie inaczej zbudowane kosiska, do których możemy tylko się domyślać, jaka technika była dla nich najodpowiedniejsza i jakie ostrza były dla nich najodpowiedniejsze. Teraz obecnie przetrwało to kosisko karpackie, które możemy najczęściej zauważyć. Jest to najczęściej prosty kij z jedną rączką, trzymaną w prawej ręce. Lewą ręką trzymamy bezpośrednio za kosisko, stylisko u góry. I najczęściej do tego dość toporne ostrze. Taka kosa nadaje się do dość ciężkiej trawy, dlatego właśnie na tych terenach jest ona dość popularna, tylko ma też niestety wiele wad, o których może powiem w przeciwieństwie do kosy alpejskiej, która część z tymi wad sobie poradziła. Kosa alpejska, najczęściej jest to wygięty włók, bądź nawet w S kij, który ma dwie rączki. Jedna z nich jest najczęściej przymocowana bezpośrednio do górnej części kosiska, a druga z nich jest wyżej, tak żeby ręce mogły być trzymane na równej wysokości. Dzięki temu technika jest dużo bardziej symetryczna dla całego ciała. I dużo praca może być dużo bardziej lekka. Taka technika była wykorzystywana na przykład właśnie w Alpach, gdzie trawa była lżejsza, bo nie było takiej gęstej roślinności. No i dlatego też w ogóle to była praca, którą najczęściej się zajmowały kobiety i dzieci, bo nie trzeba było do tego silnego faceta, który właśnie by tą karpacką kosą mógł kosić, ponieważ jest to bardzo siłowe narzędzie, tylko dobrze przygotowanym sprzętem, dobrze przygotowanym drewnem, dobrze przygotowaną stalą szły i kosiły kobiety i dzieci, bo to jest bardzo lekka praca, którą każdy może w gospodarstwie wykonywać, jak tylko sprzęt jest odpowiednio przygotowany. Taka kosa alpejska charakteryzuje się też tym, czym jeszcze się charakteryzuje? Że jest lekka, Jakubie, pomóż.
No tak, no jeszcze, jak zaczęłaś mówić o samej technice, no to może przede wszystkim to, że no dzięki temu, że mamy takie symetryczną pracę ciała, no to szerokość pokosu jest znacznie większa, bo. Nawet potrafi to być około ponad 3 metry spokojnie, gdzie kosą karpacką wycinamy zaledwie ułamek tego. A co to jest pokos? Wytłumaczcie naszym słuchaczom. Pokos jest to szerokość trawy, jaką kosimy za jednym zamachem. Czyli machając, powiedzmy, tą naszą kosą alpejską, którą właśnie, w której siedzimy, którą się zajmujemy i która nam się bardzo, bardzo podoba, ponieważ jest świetna. Kosimy całym jakby zamachem od prawej do lewej kijem, bo dzięki temu, że lewa ręka nam się nie blokuje nigdzie, nie pojawia nam się ramię na drodze nasze, no to jesteśmy w stanie tak machnąć lewą ręką, że cofamy je za swoje plecy i dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić łuk, który jest wycinkiem koła. Oczywiście w kosie karpackiej też jest to jakiś wycinek, ale jest to dużo mniejszy przez to, że blokuje nam się ramię i jesteśmy w stanie wziąć, zagarnąć tylko część tej trawy. Co pozwala nam oczywiście na dużo szybsze koszenie hektarów. I to jest też właśnie kolejna zaleta kosy alpejskiej, że ona jest bardziej na maraton niż na sprint. Jest dużo mniej męcząca. I dużo mniej siłowe narzędzie. Na sprint może jednak faktycznie karpacka by się bardziej nadawała. Jeśli chodzi o różnice w ostrzach, to najczęściej takie kosy alpejskie mogą być dość podobne profile, czyli kształty i różne kąty w tych ostrzach. Jednak w kosie alpejskiej ważne jest, żeby to była dobra stal, po to, żeby można było ją bardzo dobrze wyklepać, bo to ostrze ma zadośćuczynić robotę. A nie siła. Dobrze wyklepana kosa jest w stanie bardzo fajnie, bezwysiłkowo kosić. A jakie są zalety kosy tej ręcznej, tradycyjnej w porównaniu do kosiarek spalinowych i elektrycznych, które chyba opanowały nasze przestrzenie publiczne? No to można by to, myślę, na to spojrzeć tak jakby bardzo wieloaspektowo. No bo to można by sobie popatrzeć, że tak powiem, z punktu widzenia zarówno użytkownika, nie, jak i z punktu widzenia środowiska. No z punktu widzenia użytkownika sprzętu, no to można powiedzieć, że co kto lubi. No dla nas takimi ewidentnymi zaletami jest to, że to przede wszystkim jest ciche i nie generuje żadnych spalin. Nie? W porównaniu z wykaszarką spalinową, no, która generuje i hałas, i spaliny, czy elektryczną, która generuje sam hałas, nie? No to komfort, że tak powiem, użytkowania jest dużo, dużo większy, plus daje to okazję do całkiem fajnego, w sensie zrównoważonego i angażującego wszystkie grupy mięśniowe, ćwiczenia fizycznego na świeżym powietrzu. My, jako no generalnie ludzie w cywilizacji zachodniej, ruszamy się zdecydowanie zbyt mało i tak jakby każda okazja, żeby no zażyć tego poprawnego, dobrego ruchu, który angażuje wszystkie grupy mięśniowe, jest dobra. A jak można połączyć to jeszcze z pracą, którą wykonujemy, która no jest w jakiś sposób użyteczna, no to w ogóle jest wspaniale, prawda? To jest tak jakby ten taki aspekt, nazwijmy to, komfortu psychiczno fizycznego użytkownika, nie? No mamy jeszcze komfort ekonomiczny użytkownika, bo chociaż porządny sprzęt, jeśli chodzi o kosę ręczną, no będzie nas trochę kosztował, natomiast jak będziemy o niego dbać, to on nam starczy na całe życie i nie wymaga nic więcej oprócz
okresowego, samodzielnego przygotowania go. Natomiast no wiadomo, że kosiarki spalinowe czy elektryczne, no to są produkty zaawansowanych technologii, które wymagają paliwa, smarowania, wymiany części, będą się okazjonalnie psuły. Czas życia tego jest, no, takiego sprzętu, no, nie jest zbyt długi, zwłaszcza jeśli jest intensywnie eksploatowany. No i w związku z tym możemy spotkać się z szeregiem niespodzianek, które w przypadku kosy ręcznej raczej nam nie wystąpią, pod tytułem: zaplanowałem dzisiaj skosić, odpalam kosiarkę, okazuje się, że ona nie odpala, nie działa, rozlatuje się, różne takie rzeczy. Najczęściej to są urządzenia, których nie jesteśmy w stanie sami naprawić, w związku z czym serwis, części i tak dalej, nie? To tak jakby z punktu widzenia użytkownika. Natomiast no środowiskowo, no to wiadomo, no, trzeba by powtórzyć niektóre te argumenty. Zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie spalinami. Dodatkowo no, wpływ, że tak powiem, na no, cały ekosystem tego, nazwijmy to, trawnika, czy no, przestrzeni, którą kosimy, nie? Koszenie kosą ręczną, no, rzadko kiedy jest w stanie uszkodzić cokolwiek lub kogokolwiek. No, kosimy na tyle spokojnie i na tyle regularnie, że tak jakby wszelkie zwierzęta, które no, potrzebują uciec, to uciekną. No, szansa na to też, że zostaną trafione przy takim ładnym, gładkim przesuwie ostrza, też jest minimalna. Natomiast w przypadku kosiarek, no to niestety one wkręcają wszystko, co żyje i co się rusza. Bardzo często te zwierzęta nie mają jak uciec. No a coś, co nazywamy kosami spalinowymi, czyli wszelkiej maści podkaszarki żyłkowe, no to w ogóle robi miazgę z tego, co kosi. Także nie tylko no, niszczymy wszystko na swojej drodze, ale też ten pokos, który otrzymujemy, czyli to, co ten materiał skoszony, no w zasadzie do niczego się nie nadaje. To jest taka, no, paćka, z którą nie wiadomo, co zrobić. A dodatkowo, ponieważ żyłka nie tnie, tylko szarpie liście, no to otrzymujemy dużo bardziej już w wyniku uszkodzone rośliny, które mają dużo większy problem z odrastaniem i przede wszystkim mają dużo większe straty wody, w związku z czym wymagają potem intensywnego nawadniania, żeby nie wyschły, nie? No i wracając jeszcze może na chwilę, bo tam mi się zapomniało, do tego indywidualnego komfortu, no to w rękach wprawnego użytkownika kosa ręczna jest szybsza niż wszelkiej maści wykaszarki spalinowe czy elektryczne. No może nie szybsza niż taki ciągniczek z kosiarką rotacyjną pod spodem, no ale niż kosa spalinowa czy taka elektryczna tego typu noszona na pewno. Ma tyle. Nie wiem, czy nie zgubiłem, ale może być. Jak odpowiadałeś na to pytanie, to przypomniałem, mam tu otwartą książkę Wyznania otrzeźwiałego ekologa, które cytowałem na wstępie. Tutaj pojawia się taki fragment, który pierwszy raz czytałem, zaznaczyłem sobie markerem na czerwono. Koszenie potrafi na chwilę powstrzymać paplający mózg. Należycie przeprowadzony proces koszenia jest jak medytacja. Ciało dostraja się do kosy, a ona dostraja się do ziemi. Musisz się skupić, ale nie myśleć. Co ty na to? No to prawda, to jest bardzo głęboka prawda. Zresztą my często o tym mówimy, że to jest takie no, narzędzie medytacyjne. No bo to jest pewien powtarzalny ruch, powtarzalny, ale nie automatyczny. On wymaga pozostawania w tym stanie tak jakby całkowitego skupienia na czynności. Gdybyśmy sobie
to prześledzili i synchronizacji no, pracy wielu grup mięśniowych i również oddechu. Gdybyśmy to mieli do czegoś porównać, co tak jakby zostało zauważone i docenione przez zachodnią cywilizację, no to będzie na przykład Tai Chi. To są tego typu ćwiczenia ruchowo-oddechowe, prawda? A dodatkowo dostajemy tu jeszcze, jako że tak powiem, produkt uboczny, no, konkretnie wykonaną pracę. No i tak w momencie, kiedy tak jakby jesteśmy w pełni skupieni na tej czynności i wykonujemy ją nieco dłużej, no to mózg jest w stanie się przełączyć do takiego stanu, który niektórzy związani z, no czy to w psychologii w ogóle ten stan się tak określa jako flow, czyli stan, w którym umysł tak jakby jest zespolony z czynnością, którą wykonuje i tylko na niej skupiony. Tam nie pojawiają się żadne zewnętrzne myśli typu, prawda, ciekawe, czy Jolka zadzwoni, albo co będzie dzisiaj na obiad, bo nie ma na to miejsca. Umysł jest sklejony z ruchem i czynnością, którą wykonuje, z oddechem zsynchronizowany. Więc jest to taki stan, no, można by powiedzieć, poszerzonej świadomości, stan medytacyjny. No, ta medytacja się często kojarzy z siedzeniem w pozycji kwiatu lotosu i z zamkniętymi oczami, ale niekoniecznie tak musi być. W wielu tradycjach medytacyjnych medytacja w ruchu jak najbardziej istnieje i jest praktykowana. A jak wygląda zainteresowanie koszeniem kosą tradycyjną w Polsce i w Europie? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. To może zacznę od tego w Polsce, no bo trochę się z tym obracamy i pomimo tego, że żyjemy w jakiejś tam bańce, powiedzmy, takich w miarę, jakby to powiedzieć, lekko zwariowanych ludzi, którzy interesują się różnymi dziwactwami, bo tak to można obecnie nazwać, niestety, no to wciąż nie widzimy, żeby to zainteresowanie było sensowne, w mojej opinii przynajmniej. Kuba, myślę, że się zgodzisz. No myślę, że tak. No. I nie wiem, gdzie szukać tego powodu. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby to zainteresowanie było większe, ponieważ wiemy, że to jest dobre narzędzie, że po pierwsze może cieszyć użytkownika, po drugie właśnie być ekologiczne i mieć w ogóle mnóstwo zalet. Oczywiście my jesteśmy fatalni w marketingu i inne takie, więc też nie docieramy do ludzi, którzy może by chcieli się tego dowiedzieć, ale to nie jest tak, że oni się dobijają drzwiami i oknami, hej, nauczcie nas kosić, pomóżcie, ratujcie. No, tak nie jest, a nawet ci, którzy przyjadą, to czasami też przyjadą też nie jakoś super zapaleni, też tak tylko zbadać, lekko zobaczyć, są bardzo ludzie tego niepewni w ogóle, czy to w ogóle się da tak zrobić, czy to w ogóle ma sens. Co, Kuba, chciałaś dodać? No tak, poza tym oprócz tego no obserwujemy taką skażenie, że tak powiem, taką, tu z kolei odwołując się do trzeciego twojego cytatu, czyli do Witkacego, taką polską mentalnością. Co? Kurs koszenia? To przecież kolega dziadka to mi za flaszkę pokaże. To i tak, i to ja się tutaj wtrącę, bo nie bez przyczyny właśnie ten trzeci cytat dzisiaj odczytałam.
Ja się wtrącę, bo Weroniko, jak pytasz, gdzie jest przyczyna tego małego zainteresowania w Polsce, to ja bym intuicyjnie też szedł tym tropem Witkiewicza, Tak, myślę, że macie rację. Myślę, że macie rację. że Dużo, to sporo się po racji. prostu wynika trochę z naszej kompleksu, naszej niższości. Tutaj w ogóle ten znowu przywołam wyznania trzeźwiałego ekologa i on tutaj właśnie pyta, dlaczego wciąż naśmiewamy się z kosy. I tak czytając to, to właśnie przypomniał mi się ten uśmiech kretyna. I też go po prostu widzę, kiedy dzisiaj, czy od jakiegoś czasu, od tego momentu, kiedy przyszedłem jakby miałem przyjemność przejścia szkolenia u was, kiedy mówię o tym, że będę kosił, czy koszę kosą, że w ogóle jakieś przejawiam zainteresowanie kosą ręczną, no to ten uśmiech, no po prostu widzę wokół. Tak, ja brałam trzykrotnie udział w zawodach koszenia tutaj właśnie w Szczytnej, też tutaj na Pogórzu Orlickim i za wszystkimi przypadkami największa ilość uczestników była z Czech. Byli też Słowacy, jakieś tam pojedyncze i inne narodowości, ale ogólnie Czesi. Czesi tutaj przyjechali tłumnie, natomiast Polacy, przy czym zawody odbywały się w Polsce, no tak czasami zobaczyć, jeśli było dobrze rozpromowane, no to zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje i dlaczego to w ogóle ktoś coś takiego robi. Więc to jest też, myślę, że chyba Czechom akurat w tym idzie lepiej. My też uczyliśmy się pewnych rzeczy od Nila Dudmana. Ja się tam uczyłam od niego też klepać. Kuba No dawien ja dawno tam lata kosić. temu, tak. On prowadzi właśnie takie regularnie warsztaty z koszenia i klepania w Czechach, głównie dla Czechów właśnie, i ma bardzo duże zainteresowanie, prowadzi sklep z kosami, tłumaczy też jakieś książki, robi wiele z tym. I rzeczywiście to zainteresowanie jest tam spore. I to nie ludzi, którzy. Kto nazwać takich ludzi? Po prostu zwykli ludzie. Mam kawałek ogródka, muszę skosić. Koniec. Nic, nic, bez żadnych filozofii nawet. Po prostu to jest narzędzie, którego można użyć. A w Europie w ogóle jak to wygląda, bo ja nie ukrywam, że właśnie z książki zaraziłem się tą kosą dzięki lekturze książki Wyznania otrzeźwiałego ekologa. W ogóle Państwu polecam, fragment jest na stronach Tygodnika Spraw Obywatelskich. No i autor opisuje, że on w Anglii przeprowadza szkolenia podobne do was, no ale jak jest z tą kulturą koszenia kosą ręczną w Europie? No myślę, że to bardzo indywidualnie zależy. No, nie wiem, też ciężko nam się chyba wypowiadać, bo nie jeździmy po całej Europie i nie patrzymy, jak to wygląda, nie? Aczkolwiek na przykład z mediów społecznościowych, no to znamy właśnie sporo Anglików, którzy się tym zajmują i którzy intensywnie w tym temacie działają. Sam Nil, no, nie jest Czechem. Jest Jego również Anglikiem, tak. żona Vera jest Czeszką. On jest Anglikiem, który od wielu lat mieszka w Czechach i tam prowadzi szkolenia. Ale Czechów udało mu się zarazić tym. Tak, ale nawet nie tylko zarazić, bo zauważ, że jak byłaś na tych zawodach w Nebeskiej Rybnej w Czechach, no to oni mają tam całe, Kultura. jest kultura tego koszenia. Oni mają tam swoje związki kosiarzy takich Tak, tak, tradycyjnych i tak, to nie tak, są tak. ludzie, którzy zarazili się od Nila, bo to są dziadkowie po Tak, 80 szczególnie, że lat, oni tak. na przykład nie koszą czymś, czym właśnie bym nazwała kosą Tak, alpejską, tylko swoimi tylko wynalazkami. swoimi tradycyjnymi kosami. I to jest fajne bardzo. No i
To jest jakby tak jakby wpisane tam, no o Czechach się możemy wypowiadać, bo ich znamy, że tak powiem, No i bezpośrednio mamy ich i tuż za tak, płotem, za że tak płotem. powiem. A tam to jest wpisane w taką szerszą, tak jakby szerszą, no nie wiem, nazwijmy to kulturę, nie wiem, małych społeczności, czy Ale Słowacy jakkolwiek, podobnie. Słowacy podobnie, tak, czy jakkolwiek chciałbyś nazwać, tam po prostu, no jest to element, no takiego, tak jak Grają w hokeja. tak jak taniec ludowy, tak koszenie. To jest element, który po prostu no, funkcjonuje gdzieś tam w rzeczywistości, jest okazją, żeby ludzie się spotkali, wykonali razem jakąś pracę, zrobili jakieś zawody, żeby się pobawić, niekoniecznie tam zabijać, kto będzie najlepszy, ale głównie pobawić, no to po prostu stwarza okazję do jakiejś takiej przestrzeni interakcji między ludźmi, na jakiej myślę, że ciężko by było, no to też jest opakowane tak jakby wszystko dookoła. No tam mamy cały folklor, pieczenie chlebów, czy jakieś tradycyjne produkty, tu to, tu tamto i wszystko to tak sobie płynnie działa, nie? Z tego, co wiemy i gdzieś tam oglądaliśmy też powiedzmy w internecie czy ten, no to podobnie to sprawa się ma w no, ojczyźnie Kosy Alpejskiej, czyli no, w austriackich Alpach, nie? Gdzie tam w wioskach no, ta tradycja i kultura też jest pielęgnowana, są zawody, są spotkania, są jakieś no, tego typu rzeczy, nie? Dobrze, to idźmy dalej. Wracam teraz znowu do Paula Kingsthorpa, autora książki Wyznania Trzeźwego Ekologa. Przeczytałem na wstępie o tej technologii, o tym uzależnieniu nas od technologii. Jakbyście mogli skomentować ten cytat, jak wy to widzicie? Chociaż już trochę mówiliście o tym. No to znaczy, to jest cytat mega trafny. To w ogóle ten cytat mi się bardzo podoba, bo to jest Musimy sobie gdzieś jak tak, wcisnąć ciężko koniecznie. tak, gdzieś go sobie powiesić, czy na stronie dać, bo to jest, to tak jakby nie dotyczy tylko kos, to dotyczy w ogóle całości życia, nie? To jest absolutna prawda, że żyjemy w takim kulcie tego, że im coś bardziej skomplikowane i bardziej, nazwijmy, nowoczesne, bardziej ruchome, bardziej hałasujące, to tym lepsze. Chociaż no, wcale tak nie musi być. No to każdy, kto miał okazję popracować jakimikolwiek innymi niż kosa, dobrej jakości narzędziami ręcznymi, no to też to widzi na pierwszy rzut oka. Japońskie piły stolarskie, japońskie piły ręczne, do takie no, powiedzmy arborystyczne czy drwalskie do cięcia drewna. To jest dokładnie ta sama historia. I tak jakby no, na każdym kroku, nie? Gdziekolwiek się nie rozejrzymy. No tylko, że częściowo jest też tak, myślę, że przez to, że żyjemy w tym takim kulcie technologii, to zatraciliśmy, to nie jest tak, że zostaliśmy tylko tak wychowani i uwarunkowani, bo każdy, kto zobaczy i ma okazję popracować dobrym narzędziem ręcznym, widzi, jakie ma zalety. Tylko kwestia polega na tym, że w tej pogoni za technologią straciliśmy wiele tych dobrych narzędzi ręcznych. My już nie umiemy ich wykonywać takiej jakości, albo się to zupełnie nie opłaca. Efekt jest taki, że to, co mamy, jest tak kiepskiej jakości, że no, wypada no, beznadziejnie w porównaniu, jak mamy ręczną piłę do drewna z marketu kontra pilarkę elektryczną, no to każdy weźmie pilarkę elektryczną, nawet do przecięcia jednej deski, bo ta ręczna piła z marketu no, tak naprawdę do niczego się nie nadaje, się tylko umęczy tym. Gdyby miał do porównania narzędzie, które jest no wysokiej jakości, no byłoby, myślę, inaczej trochę. No.
Natomiast generalnie tak, no, z cytatem, pod cytatem się podpisujemy. Okej, okay. Tak jak mówiłeś, to zaraz miałem jedną myśl, tylko mi uciekła chwila. Chwila, co ja miałem? Aha, a propos, już wiem. No bo tu Paul pisze o tym, czym mówi w książce, że tak zostaliśmy wychowani. Ty na to zwracasz uwagę, że to może być coś więcej. Ja myślę, że no też tak może trochę ostrzej, ale my też zostaliśmy tak wytresowani. Ja dopiero stykając się z tą kosą ręczną teraz ostatnio, zdałem sobie sprawę, jak zmasowana propaganda korporacji jest w zakresie sprzedaży produktów tych kosiarek elektrycznych, spalinowych, billboardy, reklamy w prasie, reklamy w takich gazetkach hipermarketowych, reklamy w telewizorze i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wymieniał tutaj nas, tych firm, tych korporacji, ale propaganda jest tutaj olbrzymia. Przyszło mi na myśl billboard z podkaszarką przy drodze krajowej numer 8, tuż obok właśnie zawodów koszenia kosą. Taki obraz się... Ty, a tam nie było tak, że na tych w ogóle polskich zawodach to gdzieś tam za któreś miejsce była podkaszarka elektryczna jako nagroda? Coś mi się takiego było. Kojarzy. Było, było tak, było tak. Było. No. To gmina sponsorowała. Tak. To już Także miałam wspaniały pomysł. no. No to już kuriozum do kwadratu, Było. więc to wytresowanie myślę jest takie właśnie, że trochę mi się Huxley przypomina i to... Nie, no, ale to chyba po prostu wydaje mi się, że to jest dużo prostsze, no, po prostu uwarunkowania kapitalistycznej ekonomii. No. Masowo produkowane, tak jakby, no, to, gdzie, na jaki segment rynku nie spojrzysz, czy będą to kosiarki, czy będą to telewizory, czy będą to telefony, no to będzie dokładnie ta sama sytuacja, nie? Zautomatyzowane fabryki wypuszczające setki tysięcy urządzeń, które trzeba komuś wcisnąć, nie? No bo na tym polega kapitalistyczna ekonomia. No trzeba sprzedać jak najwięcej za jak najwięcej pieniędzy, nie? Nawet jeśli się nie zepsują, to zawsze można wymyślić kolejną wersję, która ma super dodatkową opcję, którą koniecznie użytkownik musi mieć i bez niej to poprzedni model już jest do wyrzucenia. No i te wykaszarki, te kosiarki po prostu zalały Polskę, tak jak się trochę gdzieś tam poprzebywa w różnych miejscach, to po prostu ten ryk jest wszędzie, czy to miasto, czy miasteczko, czy wieś. Dobrze, idąc dalej, jaki jest pakiet startowy dla osoby, która chce dziś zacząć kosić kosą? Na co uważać przy zakupach? No i co to znaczy, że marketowe ostrze zniechęca do koszenia? Przede wszystkim właśnie najważniejsze do sprzętu będzie ostrze. Ostrze tutaj będzie królować, bo to ono ma robić robotę. Przytoczę tutaj kilka przykładów ostrz, jakie możemy kupić. No dobra, to zacznijmy może od jakiegoś dobrego przykładu. Dobrym przykładem no to musi być koniecznie po prostu twarda stal, dobrze kuta, koniecznie kuta, no bo inaczej nie da się tak twardej stali obrobić. I obecnie jesteśmy w stanie na świecie niestety znaleźć tylko dwie takie fabryki, które znamy i no, z opinii w zasadzie większości kosiarzy tego świata wynika, że no, to niestety są jedyne dwie takie wiodące, naprawdę wiodące jakością fabryki. Obie znajdują się w Europie, jedna w Austrii, druga we Włoszech. No i to jest taki dobry przykład czegoś, co można kupić i czym można kosić, oczywiście po odpowiednim przygotowaniu, czyli po wyklepaniu tego, bo fabrycznie fabryka może twierdzić, że to jest wyklepane, ale to tak naprawdę to jest tylko takie fabryczne wyklepanie, to jeszcze nie nadaje się do pracy kosa w takim stanie. Kolejny przykład, jaki mogę przywołać, to jest przykład kos kutych, ale z
gorszej stali. Powiedzmy, możemy tutaj wrzucić do jednego wora te wszystkie jakieś tureckie firmy, które tam się szczycą tym, i jakieś słoweńskie czy inne. Są takie fabryki, które faktycznie kują i które się starają. Można byłoby nawet jeszcze do tego dorzucić kosy, które jeszcze, znaczy no niedawno, no to już trochę zaczyna być dawno, były kute w Polsce przez starobielską fabrykę kos i przez z maluchów, jak się nazywa? No to głównie walcowane. Bo walcowane, tam nie było. Nie, no to starobielska fabryka kos miała kute kosy, jeszcze krążą i tak filmiki właśnie, jak to było robione. My też mamy takie kosy, to można byłoby wrócić do tej kategorii jeszcze. No i to już nie są narzędzia tak wyrafinowane, jak właśnie te pierwsze dwie, o których mówiłam z fabryki w Austrii, we Włoszech. I kolejną tutaj kategorią będą właśnie marketówki. Marketówki najczęściej to będą kosy, które są wykonane z bardzo miękkiej stali, prawie zawsze walcowanej. To jest coś jak puszka od konserw, powiedzmy. No nie nadaje się, znaczy wiadomo, jak ktoś umie kosić, to wszystkim skosi, ale bezwysiłkowo nie ma szans. Nie nadaje się to do użytku specjalnie, bardzo zniechęca do koszenia. Ktoś sobie kupi taki właśnie zestaw w Castoramie i stwierdzi, że będzie tym kosił i się szybko zniechęci tylko, ponieważ no, nic ciekawego z tego raczej nie wyjdzie, nie jest to wyrafinowane narzędzie i bardziej przeszkadza, jak pomaga. Są jeszcze, kolejna kategoria, kosy kute kiedyś. Tutaj możemy naprawdę znaleźć bardzo wiele ostrz, no tylko ciężko dostępnych, ponieważ te fabryki już nie istnieją. Jeszcze w latach na przykład 50. istniało bardzo wiele fabryk, też dużo właśnie na terenie Europy. I niestety to wszystko się pozamykało i kos już teraz takich nikt nie kuje. No i takie też byłyby dobre, ale oczywiście z tym dostęp jest ciężki. Najczęściej to, co po dziadkach nam gdzieś pozostawało w garażach, już jest zardzewiałe i się do niczego nie nadaje, a to gdzieś, gdzie w internecie z jakichś wykopków można znaleźć, drogie. Więc optymalnym rozwiązaniem na start byłoby tu właśnie zakupienie sobie porządnej kosy włoskiej falci bądź austriackiego fuksa. My robimy reklamę konkretną firmom, ale prawda jest taka, że są dwie na świecie, więc tak jakby nie bardzo jest inne wyjście. Tak, no. Tak, mówić konkretnie, co będzie naprawdę tutaj najlepsze, plus dobre wyklepanie tego. No i do tego dochodzi kij. Opcje tutaj, powiedziałabym, najlepsze są dwie. Pierwsza najlepsza opcja to jest trochę sprytu, trochę narzędzi, trochę pooglądania albo różnych filmów w sieci, albo poczytania na przykład książki Petera Wido, który mówi trochę o mechanice, jak to powinno działać, i po prostu zbudowanie sobie kija. Nie musi być to kosisko alpejskie, którego my jesteśmy fanami. Może to być jakikolwiek kij, który będzie pasował do tego ostrza i gdzie będą zachowane wszystkie kąty, które pozwolą sprawnie kosić to wszystko. Więc wystarczy po prostu sprawny człowiek, który to sobie ogarnie. Bądź druga opcja, kupienie odpowiedniego kosiska. Tutaj na przykład też jedna z tych firm, czyli Fuchs austriacki, też na przykład sprzedaje takie kosisko. One są, wiadomo, cięższe niż takie, które wykonamy samodzielnie z odpowiednio wygiętych patyków, no bo no też są bardziej toporne i też to się nadaje do użytku. To jest taki zestaw, jeśli ta kosa będzie wyklepana, a kosisko dopasowane i wszystkie kąty będą zachowane, to jest taki zestaw, którym człowiek spokojnie może zacząć i na pewno będzie czerpał z tego satysfakcję, jeśli da się temu ponieść. Mhm. A z czego wynika to, że są tylko dwie te firmy? Jak mówisz o fabrykach, to mi się kojarzy, że to nie wiadomo, jakie duże zakłady muszą być. I czy to faktycznie są jakieś olbrzymie fabryki, czy bardziej manufaktury? Nie byliśmy tam osobiście, ale bardziej manufaktury. Ta, o której mówię, od której my kupujemy też obecnie ostrza, czyli Fuchs, nie zajmuje się tylko tym. Produkują też ostrza do różnych innych maszyn. Myślę, że dlatego, że została założona jako fabryka kos, oczywiście dawno, dawno, dawno temu. Myślę, że dlatego, że musieli sobie znaleźć
prostu coś, No co zapewni im przetrwania, zapewni no. im Te przetrwanie. kosy stały No. się niszą, Żeby mieć tak jak. pracowników, żeby to się kręciło, żeby opłacało się to robić i tak dalej. Niestety taką mamy brutalną No, no a prawdę. wszystkie te małe manufaktury, których kiedyś były dziesiątki, no zniknęły, no bo zniknął rynek, nie? Zniknął rynek, i zniknęli ludzie, którzy potrafili to robić. No, część manufaktur się na przykład zamknęła dlatego, że no, umarli mistrzowie kowalscy, którzy potrafili odkuwać ostrza, nadzorować ten proces. To jest dość skomplikowany proces. I wyszkolenie człowieka, który to potrafi dobrze robić, zajmuje kilka lat, no i jeszcze musi go mieć kto szkolić, prawda? Ta ciągłość przez stulecia była zachowana, w tej chwili jej zabrakło. No, analogiczna sytuacja jak z odkuwaniem broni białej w Europie, której też nie potrafimy już tak odkuwać, jak kiedyś to robiono. O, zupełnie inaczej niż stało się to w Japonii, gdzie tradycyjne odkuwanie broni białej nie zostało zapomniane, ta ciągłość kulturowa nie została przerwana i dalej mistrzowie potrafią odkuwać perfekcyjne katany, prawda? Ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze wam nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? Nie wiem, to jest trudne pytanie, bo tak się nad tym zastanawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że nie wiemy, czy w sumie nic nam takiego nie przychodzi specjalnie do głowy, czy takie pytanie jest i jaka jest na nie odpowiedź. To dlatego pewnie, że prowadzimy warsztaty i tyle już pytań zostało zadanych, że gdzieś tam wszystkie się gdzieś pojawiły. Gdzieś chyba się wszystkie pojawiły, nie? Może nie pytanie, jako To pytanie, może. może to nigdy nie zostało sformułowane, ale jak tak mogę dwa słowa od siebie, no to nie wiem, czy ktoś nas tak bezpośrednio musisz zapytać, zapytał, że właściwie dlaczego my się tym tak bawimy, nie? Czemu to się nam tak podoba, w sensie takim no całkowicie personalnym, nie? Co jest takiego, co nas w tym fascynuje, nie? Nie wiem, czy ktoś mnie kiedyś o to zapytał tak bezpośrednio, nie? No moja odpowiedź też nie byłaby taka chyba tutaj doklejona do tych, bo dla mnie osobiście fascynująca jest właśnie ta ciągłość, że dotykam i tak jakby posługuję się narzędziem, które ma za sobą no, setki, jak nie tysiące lat historii, no jakiś taki, nie wiem, ciężko mi to tak jakby sprecyzować, ubrać w słowa, ale jakiś taki łącznik, pewien bezpośredni łącznik z przeszłością, nie? Można by to nazwać tradycją, można by to nazwać. No różnie. Nie wiem. Myślę, że słuchacze sobie dopowiedzą i jakoś zrozumieją, o co mi chodzi. Drodzy Państwo, ja już mówiłem o tym, że uczestniczyłem w szkoleniach, które Weronika i Jakub prowadzą. I faktycznie ja z kolei miałem takie uczucie w momencie, kiedy zacząłem kosić, a właściwie skończyłem kosić pierwszy swój jakiś kawałek łąki. No, jakieś takie metafizyczne uczucie, że mam jakiś taki, taka energia przyszła, że mam jakiś fach w ręku. Coś takiego, że nie ma że to narzędzie jest takim narzędziem na ludzką skalę. Czymś, co nie przytłacza, nie obezwładnia, jest takim jakimś, no właśnie, ma ludzką skalę. No tak, nie wymaga, nie wymaga jako pośrednika armii Chińczyków w fabrykach składających, prawda, Tak. jakieś cudo, które masz w ręce, nie? Tak, dokładnie tak.
A na koniec jeszcze zdradzę Państwu i tutaj też tu zachęcam, że dzięki skorzystaniu z tego szkolenia zrealizowałem kolejny element kampanii na w swoim osiedlu. Zgłosiłem wniosek na walnym zebraniu członków spółdzielni, żeby trawę wokół, żeby wprowadzić zakaz koszenia kosiorkami spalinowymi elektrycznymi trawnika wokół mojego bloku, w którym mieszkam, i zobowiązałem się, że będę kosił kosą ręczną w czynie społecznym jako członek spółdzielni i o dziwo na walnym zgromadzeniu członków to ten mój wniosek poparli inni członkowie spółdzielni i tak zobaczymy. 2 razy w roku ma być koszenie, było już jedno maszynami, a pewnie we wrześniu drugie i myślę, że też jakoś gdzieś to wykorzystam do promowania idei. To wydarzenie koszenia, do promowania idei koszenia ręcznego. A dzisiaj to już koniec. Weroniko, Jakubie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dzięki. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!